No, każdy naród czci tę rocznicę chrztu, bo to jest wielkie wydarzenie. Bardzo wielkie, tym bardziej, że już trwa 1025 lat od czasów chrztu. Dla nas chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej jest o tyle ważne, że to było chrześcijaństwo w 988 roku. A więc kościoły wschodnie były zjednoczone w łączności z kościołem zachodnim rzymskim. I dla nas to jest bardzo ważne. Bo często mówią tak, no grekokatolicy powstali w Unii Brzeskiej, prawda, to są, prawda, unici i tak dalej. Nie. Unia Brzeska była odnowieniem jedności zaksięcia Włodzimierza. I dlatego Kościół grecko-katolicki jest spadkobiercą tej rocznicy chrztu. Z tej rocznicy chrztu wyrosły też, prawda, no, narody białoruski i rosyjski. Bo najpierw to było wszystko w Kijowie, nie w Moskwie, nie w Mińsku, tylko w Kijowie. Tam, gdzie teraz nasz arcybiskup większy urzęduje i przyjedzie do Polski i uczcić z nami tę rocznicę, bo Przemyśl wchodził kiedyś w skład Rusi Kijowskiej.